Znalazłam. To ona. Kto to? Jutro wystąpię z nią w telewizji. Komaki Fuyuko? Jakaś gejsza? Głupia, nie każdy kto nosi kimono jest gejszą. Ona śpiewa współczesne japońskie ballady Enka. Enka? Dlaczego masz z nią występować? Jesteś przecież idolem, nie? Pani Komaki prowadzi ostatnio program dla nowych gwiazd. Dlatego mam być jej gościem. Co to? Czy chcesz, by nowe pokolenie żyło według surowych zasad? Wygląda na to, że nowi idole muszą przejść przez te wrota do sukcesu. Wrota do sukcesu? Co to takiego? To oznacza mniej więcej to samo, co droga do sławy. Powinieneś był mówić tak od razu, a nie bredzić o jakichś wrotach do sukcesu, jak stary Ramol, ohyda. Za to ty nawet nie wiedziałaś, o co chodziło. Nieprawda. Poza tym jestem od ciebie starsza, tak to. Skoro ja jestem stary Ramol, to ty jesteś stary próchno, nie? Co? Teraz to przegiąłeś. I co teraz? Przestań, Meroko. Jak można mówić o mnie stare próchno? Jestem tylko odrobinkę starsza od ciebie. No to muszę przynajmniej spróbować. Eichi, postaram się. Wow, ta stacja telewizyjna jest taka duża. Zapewne. Moja ulubiona pani od pogody. Jej, ona też tu jest. A ten chłopak, widziałam go w czasopiśmie. Gdybym tylko miała jakiś papier na autografy. Przestań, Mitsuki. Ty teraz też jesteś jedną z nich. A, przepraszam. A przy okazji, kiedy spotkamy panią Komaki, przywitaj się z nią należycie. Ona jest wyczulona na każdą drobnostkę. Dobrze. W tej branży nie życzy się nikomu miłego popołudnia, ale po prostu mówi... Dzień dobry. Dzień dobry. Miło panią dziś widzieć. Dzień dobry. Ach, kłopoty. Co? Dzień dobry? Ale skoro jest już po południu? Dzień dobry, pani Komaki. Jestem menadżerem Bulmun, pani dzisiejszego gościa. Nazywam się Oshige. Miło mi. A panna Bulmun, gdzie jest? Mitsuki! Chodźmy tak do Koro. No to do zobaczenia później. To pani Komaki! Przywitaj się z nią jak należy. Miłego dnia! Hej, czy to nie była ta Komaki? To była pani Komaki? No właśnie! Co za fiasko! Dlaczego nie podeszłaś do mnie? Nie wiedziałeś, że to była pani Komaki? Przykro mi. Nie była ubrana w kimono, więc śpiewaczy Enki również chodzą w dżinsach. A chociaż ukłoniłaś się jej jak trzeba? W pewnym sensie. Czarno to widzę. Posłuchaj, tym razem powiedz jej dzień dobry. Dobrze. Chodzimy. Przepraszam, tu Oshige. Przepraszam za wcześniej. Jeszcze raz chciałam nas przedstawić. To jest Bulmun, a ja jestem jej menadżerem Oshige. Dzień dobry. Jestem Bulmun. Z niecierpliwością oczekuję naszej dzisiejszej współpracy. Jak się masz? Jestem Komaki. Ja również cieszę się na dzisiejszy program. Ona wciąż jeszcze nie ma doświadczenia, więc obawiam się, że może mieć pewne problemy. Ach, jakie cudowne! Czekaj, Mitsuki! Wow, to kimono jest przepiękne. Pani Komaki, wygląda jakby się pani wybierała do świątyni na nabożeństwo.
Naprawdę narozrabiałam. A panna Oshiga również nie wygląda na zachwyconą. Co mam robić? To wszystko moja wina. Cokolwiek by nie powiedzieć, ta Komaki to stara wredna jędza. Chyba nie powinnaś tak mówić. Jak zwykle się czepiasz. Ta Komaki to stara wredna jędza, co? A ten łysy menadżer jest taki nudny. Ten Tadokoro? Utrafiłaś w sedno, ale się jej podlizuje. A ty się jej nie podlizywałaś? Cóż, czego się nie robi dla kariery? Taki los. Próba się zaczyna. Powinnyśmy iść. Dobra. Co to właściwie było? To takie niesmaczne. I ty to mówisz? Powinna była zgasić go dokładnie. Ty! Co robisz z tym papierosem? Jesteś jeszcze nastolatką. Naprawdę, te dzisiejsze młode talenty. Myli się pani. Ta dziewczyna, która właśnie wyszła, nie zgasiła go należycie, dlatego jak śmiesz mi pyskować? Dzisiejsze dzieci. Kiedyś coś takiego nie przyszłoby ci nawet do głowy. To wcale nie tak. To naprawdę wredna stara jędza. Nicki by w życiu nie zapaliła. Okropnie się wściekłam. Hej, Meroko! Dokąd się wybierasz? Zaczekajcie! Micki! Próba się wkrótce zacznie. Pokaż, co potrafisz. To pani Komaki nie będzie się na ciebie gniewać. Tak. Próba mikrofonu. Próba mikrofonu. Próba. Jeden, dwa, próba. Ależ tu dużo personelu. To prawda. Ciężko pracują, by nadać twoją piosenkę. Wszystko gotowe, panno Płynu. Proszę. No to powodzenia. Dobrze. W porządku, spróbujmy. No to zaczynamy. 5 sekund. 4, 3... Cięcie! Co ona wyprawia? Nic ci się nie stało? Przepraszam, ta kamera tak nagle się pojawiła, byłam zaskoczona. Ach, rozumiem. Zrobimy to samo jeszcze raz, więc się znowu nie przestrasz, dobrze? Dobrze. W porządku, spróbujemy jeszcze raz. 5 sekund. 4. 3. Po wstępie wejdźcie z laserami. Teraz. Cięcie! Czy ona myśli, że coś się stanie, jak ten laser po niej przejedzie? Zostawmy to na razie i zacznijmy z panią Komaki. Dobrze. W porządku, ruszać się. Pełna gotowość do dzieła. Przepraszam, macie teraz krótką przerwę, więc czy mogłaby pani powiedzieć pani Full Moon? Oczywiście, spróbuję ją uspokoić. Liczę na panią. Przerwa! No i po co gdzieś lecisz, zostawiwszy ją samą? Znalazłam go. Tam! To ten facet. Był w tym czasopiśnie, które czytała zeszłej nocy. To jeden z członków zespołu. Jutro będę z nią w telewizji. Jest odjazdowy. Halo, czy ty nie miałaś szukać Komaki? Rany, aleś ty wnerwiający. Co mi szkodzi, choć przez chwilę popatrzeć? A może... Ty jesteś zazdrosny? Niby dlaczego?
A może to jest ta moja wymarzona randka? Cóż, szkoda, że musiałam zostawić ją samą. Ach, niedobra, Meroko. I ty się uważasz za Shinigami. Trudno poradzić sobie z Komaki Fuyuko. Cały czas byłem spięty. Nie znałem cię od tej strony. Zatrzymaj się, Takeda. Czy ci faceci to nie reporterzy z Porannej Gwiazdy? Ci, którzy właśnie przeszli?